Policja zorganizowała konkurs Bezpieczna jazda. Ten, kto będzie jechał zgodnie z ograniczeniem prędkości, otrzyma nagrodę tysiąca złotych. Policjanci stoją w krzakach, mandaty się sypią, aż wreszcie powoli nadjeżdża Mercedes. Zatrzymują kierowcę, salutują i mówią: Gratulujemy, jechał pan z przepisową prędkością. W nagrodę otrzymuje pan tysiąc złotych. Co zrobi pan z tymi pieniędzmi? Facet drapie się po głowie i po chwili mówi, wie pan, wreszcie zrobię kurs prawa jazdy. Na to odzywa się żona. Niech panowie go nie słuchają. On zawsze takie bzdury po pijanemu gada. Na to z tylnego siedzenia słychać głos babci. Mówiłam, że kradzionym daleko nie zajedziemy. Ktoś puka z bagażnika. Czy to już Berlin?